województwa wielkopolskiego naniesiono do chwili obecnej ponad 49 tysięcy zagrożeń. Na terenie powiatu ostrzeszowskiego 450 takich zagrożeń. Najwięcej zagrożeń naniesiono na terenie powiatu ostrzeszowskiego w mieście Ostrzeszów, w gminie Kobyla Góra oraz na terenie gminy Mikstadt. Przedstawię Państwu, jak można praktycznie dokonać naniesienia takiego zagrożenia. Otwierając tą stronę, znajdujemy zakładkę Krajowe Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Po otwarciu tej ikony mamy opis regulaminu Krajowych Map Zagrożeń z mapą, z ogólną mapą Polski, gdzie mamy naniesione zagrożenia we wszystkich województwach Polski. Chcąc nanieść zagrożenie w naszym rejonie, konkretnie w mieście czy na wsi, najeżdżamy kursorem orientacyjnie na miejsce, które chcemy nanieść jako zagrożone i powiększamy sobie na mapie to miejsce, widząc już orientacyjnie, przykładowo tutaj Ostrzeszów w tym miejscu, nadal powiększamy. Powiększenie jest dość duże do tego stopnia, że widoczne będą naniesione na mapie Geoportal budynki. Jako cel naniesionego zagrożenia przyjęliśmy sobie tutaj ulicę Grabowską, gdzie chcemy nanieść przekraczanie prędkości, które w tym miejscu jest nagminnie łamane przez kierujących pojazdami, co jest widoczne tutaj już na tych znaczkach naniesionych na tej ulicy. Czyli jeżeli stwierdza obywatel, że przejeżdżając tą ulicą Grabowską w dalszym ciągu zauważa, że kierowcy przekraczają tą prędkość, pomimo tego, że są naniesione już takie ikony, sam może powtórzyć to naniesienie celem kolejnego sprawdzenia przez policję tego wykroczenia. Chcąc nanieść takie zagrożenie, najeżdżamy kursorem na czerwony znaczek plus i po wciśnięciu tego znaczka mamy obraz wybranych kategorii zagrożeń. Takich zagrożeń w Krajowych Mapach Zagrożeń Bezpieczeństwa jest 25. Zaczynamy od aktu wandalizmu, przez nielegalne rajdy samochodowe, utonięcia, kłusownictwo. Nas w tym momencie interesuje przekraczanie dozwolonej prędkości, które mamy w tym miejscu. Wciskając kursorem, automatycznie otwiera nam się mapa z miejscem, w którym chcemy nanieść dane zagrożenie. Zamiast kursora pojawia nam się krzyżyk. Kolejne wciśnięcie lewego kursora spowoduje, że dane zagrożenie zostanie naniesione, wskazane przez nas miejsce. Jest to ulica Grabowska w Ostrzeszowie. W tym miejscu nagminnie łamane są przepisy ruchu drogowego. Wciskamy prawy kursor i za chwilę to zagrożenie nam się pojawi. Widzimy przekroczenie niedozwolonej prędkości. Mamy możliwość naniesienia daty zagrożenia, kiedy stwierdziliśmy. Przykładowo było to w dniu wczorajszym, gdzie obywatel przejeżdżał tą ulicą i stwierdził takie przekroczenie przez innego kierującego. Zaznaczamy datę 14, zapisujemy to. Przejeżdżamy sobie do zaznaczenia dni tygodnia i możemy w tym miejscu zaznaczyć, kiedy ma to miejsce, kiedy miało to miejsce, ewentualnie możemy zaznaczyć, że jest to w ciągu całego tygodnia. Zaznaczamy cały tydzień, tak? Zgłaszamy i w tym miejscu widzimy, że zagrożenie dane zostało naniesione na konkretny wskazany przez nas cel. Od tej pory policja ma 2 dni na zweryfikowanie tego zagrożenia celem zmiany statusu na weryfikację. Ten znaczek, kolor tego znaczku zmieni się nam na żółty, a następnie w ciągu 5 dni musimy sprawdzić, potwierdzić lub nie potwierdzić dane zgłoszenie. W przypadku potwierdzenia kolor tego naniesionego zagrożenia zmieni się na czerwony. Jeżeli nie będzie to potwierdzone, na kolor szary. W taki sposób można nanieść inne zagrożenia w dowolnej części naszego powiatu i nie tylko.
może dany obywatel nanieść to zagrożenie w całej Polsce, w miejscu, w którym stwierdził dane zagrożenie podczas na przykład przejazdu przez daną miejscowość. I wtedy znów musimy się cofnąć do całej mapy, zmniejszyć obraz mapy Polski i wyszukać konkretny cel, w którym chcemy nanieść. Zachęcam Państwa do odpowiedzialnego i rozsądnego korzystania z aplikacji. Pragnę tylko przypomnieć, że zgłoszenie naniesione na Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa nie jest zgłoszeniem alarmowym. W takich przypadkach należy skorzystać z telefonu 112 lub 997. Dziękuję Państwu.